szanowni państwo, mamy tak wspaniałą historię związaną z piłką ręczną, męską w Jeleniej Górze, że aż taki niedosyt pozostaje, że nikt o tych ludziach nie pamięta, że nie próbuje w jakiś sposób upamiętnić ich dokonań. Tak jak pan powiedział, reprezentanci Polski, ale i za granicą, w Niemczech, w Kanadzie, wspaniali ludzie, którzy doszli do perfekcjonizmu, a zaczynali tutaj w Jeleniej Górze. Jest nam miło, że nasz zapał podzielił również klub MKS Karkonosze, piłka ręczna, gdzie ta sekcja powstaje. Na dzień dzisiejszy już szkolenie od września prowadzimy chłopców. Jest nim Jarosław Zawiślański, ten, który to zainicjował. My żeśmy się tylko podłączyli i ciągniemy razem ten wózek. A przy okazji zakładamy uczelniany klub sportowy Śniadek, który będzie właśnie dbał o wizerunek, o historię piłki ręcznej, o tych ludzi, zapraszając na różnego rodzaju imprezy organizowane przez nas, turnieje. I temu ma to służyć. Rozwojowi, historii i dla społeczeństwa. Cieszę się, że dzisiaj możemy się spotkać również z okazji reaktywacji piłki ręcznej, męskiej w Jeleniej Górze. Ważny moment ze względu na to, że ta piłka była tutaj w Jeleniej Górze. Piękne zainteresowanie było młodzieży. Gra dynamiczna, gra bardzo męska, gra kontaktowa. Potrzeba również i tej dyscypliny sportu, aby była w Jeleniej Górze widoczna. Ważne dzisiaj jest, żeby inicjatywa udała się, żeby się powiodła, żeby była satysfakcja z tego, że piłkę ręczną w Jeleniej Górze męską będziemy mieli i będziemy mogli ją oglądać. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa została podjęta. Mam nadzieję, że zostanie ona zrealizowana przy pomocy działaczy sportowych, przy pomocy kibiców, przy pomocy sportowców, no i myślę, że władz miasta. Ja dość długo funkcjonowałem w piłce ręcznej, bo do 1988 roku swoją aktywność skończyłem na klubie Karkonosze, sekcja żeńska. Byłem pierwszym trenerem i prowadziłem najstarszą grupę wiekową, juniorki starsze. I powiem, że od pewnego czasu w Polsce to był właśnie ten w piłce ręcznej, akurat to był ten rok 88-89, zaczęło się coś psuć. Zaczęło się psuć kwestia amatorskiego sportu, amatorskiej piłki ręcznej. Powoli w różnych formach, a teraz można by nazwać korupcyjnych, ta korupcja wchodziła w piłkę ręczną. I mnie to przestało interesować. Dlatego odszedłem z tej piłki ręcznej i teraz jestem kibicem i reprezentacji i drużyny jeleniogórskiej, mimo że wiele lat byłem członkiem zarządu i sekcji i klubu Karkonosze Jelenia Góra. Tak życzyłbym mądrej myśli organizatorsko-szkoleniowej, żeby to nie była kwestia na wyrost, na szybkość, żeby zrobić wynik w ciągu 2 lat.